Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części kursu do Matury Podstawowej z Matematyki. W tej części zajmiemy się tematem procentów i na końcu omówimy procent składany do liczenia zysków z lokat. Zacznijmy od kilku prostych przykładów przypominających podstawowe działania rachunków na procentach. W pierwszym przykładzie musimy obliczyć 10% liczby 70, co robimy w taki sposób, że mnożymy 10% razy 70. To jest 10% liczby 70. Zamieniamy procent na ułamek. 10% to jest oczywiście inaczej 10 setnych razy 70. Tu możemy skrócić na przykład 1,0 będzie 1 dziesiąta razy 70, co daje nam po prostu wynik 7. W przykładzie drugim musimy obliczyć liczbę, której 20% jest równe 40. Możemy to zrobić na przykład tak, że tę liczbę oznaczymy sobie na przykład literką x i wtedy możemy zapisać, że 20% Naszej szukanej liczby x to ma być równa 40, czyli matematycznie zapisujemy to zdanie w postaci równania, i teraz z tego równania możemy wyliczyć szukaną liczbę. Oczywiście zamieniamy procenty na ułamek, 20% to jest inaczej, 20 setnych razy x to się równa 40. Możemy uprościć ten ułamek to będą 20, albo nawet lepiej 1 piąta razy x to jest. 40, czyli stąd wychodzi, że x się równa 40 razy 5, czyli 200. Jeżeli nie lubimy rozwiązywać tego typu zadań w, w sposób z równaniem, to możemy też poradzić sobie za pomocą proporcji. Ja polecam wersję z równaniem, ponieważ ona w bardziej zaawansowanych zadaniach jest bardziej przydatna niż metoda na proporcję, ale w takich prostych, jeżeli chcemy, to też oczywiście możemy ułożyć prostą proporcję. Na przykład w, w tym zadaniu byłaby to proporcja typu. Że 20% to jest 40, czyli byśmy napisali tak, że 20% odpowiada liczba 40, a my się zastanawiamy, jaka liczba odpowiada 100%. No i tu mielibyśmy tego naszego x. No i stąd oczywiście wyliczamy, że x to się równa to razy to podzielić na to, czyli 100 razy 40 podzielić na 20. 40 z 20 możemy skrócić, to będzie 2, tu 1. 100 razy 2 to też 200, tak jak nam wyszło tą metodą. No to przejdźmy teraz do przykładu trzeciego. Musimy tu obliczyć, jakim procentem liczby 5 jest liczba 3. Intuicja może nam podpowiadać, że będzie to 3 piąte. I bardzo dobrze. Możemy to obliczyć na przykład w taki sposób, że zastanawiamy się, jakim procentem na przykład możemy ten procent oznaczyć literką P. Czyli mielibyśmy jakiś P procent z liczby 5 ma dać nam liczbę 3. No i musimy rozwiązać takie równanie, żeby znaleźć ten procent p. Spodziewamy się, że otrzymamy 3 piąte. No i rzeczywiście, jakbyśmy teraz podzielili to równanie stronami, to otrzymamy 3 piąte. Możemy też zrobić tak, że ten, te p procent zapiszemy za pomocą ułamka, tak jak powinniśmy to zrobić. Czyli zamiast pisać p procent razy 5, to napiszemy p setnych razy 5, że to ma być 3 Pomnóżmy teraz to równanie stronami przez 100. Wyjdzie p razy 5 równa się 300, czyli p to się równa 300 na 5, czyli 60. Zatem mamy 60% wynik, a wcześniej co mówiliśmy, 3 piąte. No i to jest to samo, tak? Gdyby ktoś nam powiedział, że mamy ułamek 3 piąte zamienić na procenty, to wzięlibyśmy ułamek 3 piąte i pomnożyli przez 100. I wyszłoby nam 300% podzielić na 5, czyli 60%. Zatem w zadaniach z procentów musimy trochę uważać na to, czym operujemy. Czy operujemy procentem jako procentem, czy procentem zapisanym w postaci ułamka? Bo 3 piąte to oczywiście to samo co 60%. Gdy mówimy o procentach, to tylko zazwyczaj mówimy, że jest to 60% czegoś. Ułamek może występować sam sobie, a procenty zazwyczaj występują w takim kontekście jak tutaj: 20% x, 10% 70, 60% czegoś, 60% piątki to jest liczba 3. I na to musimy zwracać uwagę. Czy traktujemy nasz procent jako ułamek, czy jako procent ze znaczkiem procenta? No bo jest duża różnica, czy podamy w odpowiedzi 3 piąte czy 60. Jeżeli 60, no to tutaj oczywiście ze znaczkiem procenta, 60%. To byłaby odpowiedź do naszego zadania. Ewentualnie może być odpowiedzią ułamek 3 piąte. W przykładzie czwartym mamy powiedziane, że liczba A to 20% liczby B. I musimy obliczyć, jakim procentem liczby A jest liczba B. No to ja zastosuję metodę równania liczba a to 20% liczby b. No to zapiszę. 20% liczby b to liczba a. No i teraz chcę wyliczyć z tego równania liczbę b. Zamienię ułamek, zamienię procent na ułamek, czyli 20% to jest 20 setnych, czyli w uproszczeniu 1 piąta. Czyli 1 piąta liczby b to liczba a, czyli stąd wynika, że liczba b to się równa a razy 5. Czyli 5a. Czyli moglibyśmy zamienić teraz ten ułamek, to już nie jest ułamek, to jest liczba, no ale tę liczbę na procenty. Oczywiście tak samo jak zamieniliśmy ułamek na procenty, czyli mnożąc przez 100%. 5 razy 100% to będzie 500%. Czyli równoważnie możemy zapisać, że liczba B to 500% liczby A. Czyli tutaj w naszej odpowiedzi do zadania byśmy wpisali liczbę 500. Przy okazji tego przykładu chciałbym Was przestrzec jeszcze przed jednym niebezpieczeństwem, które może na nas szychać, jeżeli treść tego zadania byłaby sformułowana w trochę inny sposób. Mianowicie, gdyby ktoś nas teraz zapytał, o ile procent należy zwiększyć liczbę A, żeby otrzymać liczbę B, to jaka byłaby odpowiedź? No tutaj widzimy, że liczbę A należy pomnożyć przez 5, żeby otrzymać liczbę B. Ja jeszcze raz to napiszę. Że 5a to jest liczba b, czyli liczba b jest większa o 500% od liczby a. Natomiast samą liczbę a należy zwiększyć o ile, aby otrzymać liczbę b? No, liczba b to jest, tak jak tutaj sobie zapisaliśmy, oczywiście inaczej mówiąc, 5a. No to a należy zwiększyć o 4a, aby otrzymać liczbę b, czyli 5a. A plus 4a to 5a. Czyli Odpowiedź na to pytanie, o ile procent należy zwiększyć liczbę a, aby otrzymać liczbę b, byłaby 400%. A plus 400% liczby a to jest liczba b. Także zauważcie, że w zależności od tego, jak nas zapytają w treści zadania, to odpowiedź może być trochę inna. Tutaj trzeba było obliczyć, jakim procentem liczby a jest liczba b. Natomiast, jakby było pytanie, o ile procent należy zwiększyć liczbę a, żeby otrzymać liczbę b, to odpowiedź byłaby 400%. Jeszcze ten problem pojawi się w kolejnych zadaniach, także do niego wrócimy. No i teraz, właśnie, przejdźmy może do pierwszego normalnego zadania maturalnego. Mamy tutaj cenę początkową X pewnej usługi, która wzrosła dwukrotnie. Najpierw o 30%, a potem ta nowa cena, już podniesiona, wzrosła jeszcze o kolejne 20%. I musimy policzyć cenę usługi po tych obu podwyżkach. Jak to zrobić? No, bierzemy sobie naszą cenę X i wykonujemy te dwie podwyżki. Pierwsza podwyżka, pierwsza podwyżka o 30%, może zamiast pisać o, to ja napiszę tutaj plus 30%, a jak sobie mówiliśmy wcześniej, to zawsze procent bierzemy z czegoś. No tutaj z czego jest te 30%? Oczywiście ze starej ceny. Stara cena to x plus 30% x -a to będzie nowa cena. No to ile to jest x plus 30% x? -a? Oczywiście 130% x, czyli pisząc w ułamku 1,3x. To jest najprostszy sposób, żeby przeprowadzić taką podwyżkę, a potem my wykonujemy jeszcze nową podwyżkę, i nowa podwyżka jest o 20%. Czyli tutaj mamy drugą podwyżkę, i tutaj zwiększamy naszą cenę o 20%. Ale czego tej już nowej ceny po pierwszej podwyżce, czyli 20% wyrażenia 1,3x? No to jedna taka cena plus 20% takiej ceny to jest 1,2 1 i tej ceny czyli 1,2 razy ta cena czyli 1 i razy x tak obliczyliśmy cenę po dwóch podwyżkach trzeba teraz wymnożyć te liczby 1,2 razy 1,3 to jest 1,56 x no i z tego wyniku już jesteśmy w stanie obliczyć ten procent ostateczny, o ile wzrosła cena po tych dwóch podwyżkach względem początkowej ceny i wzrosła o 56%. Ponieważ taki napis możemy oczywiście zapisać w ten sposób, że to jest x plus 56 setnych x, czyli to jest x plus 56% x. No i tu już widać czarno na białym, jaki jest ten szukany procent i jaka jest poprawna odpowiedź w tym zadaniu. No i na przykładzie tego zadania przećwiczyliśmy bardzo ważną mechanikę wykonywania działań na procentach, mianowicie wykonywania wielokrotnych podwyżek czy obniżek cen. Obniżki wykonuje się tak samo. Gdyby było powiedziane, że najpierw cenę podnieśliśmy o 30%, a potem obniżyliśmy o 20%, to tutaj w tym drugim wersie, przy tej drugiej tym razem obniżce, co byśmy zrobili? Starą cenę 1,3 X zmniejszylibyśmy o 20%, czyli odjęlibyśmy 20% tej ceny, Czyli 20% 1,3x. No i co byśmy wtedy otrzymali? Od jednej takiej ceny odejmujemy 20% tej ceny, to otrzymujemy ile? 80% tej ceny, tak? Tak jakby od 100% odejmujemy 20% i otrzymujemy 80%, to ja zapiszę to 0,8 i oczywiście czego? Poprzedniej ceny, czyli 1,3x. X. Może napiszę, że tutaj jest wersja na obniżkę. No i w ten sposób możemy postępować wielokrotnie. Niezależnie jak dużo takich podwyżek, obniżek ktoś nam w jednym ciągu za, zaproponuje, jeżeli byłaby znowu kolejna, trzecia runda i tym razem mielibyśmy podnieść cenę o 50%, no to nie ma problemu. To wykonujemy teraz plus 50% tej ceny, czyli mielibyśmy Jedna ta cena plus 50% tej ceny to byłoby 1,5 tej starej ceny, czyli 1,5 razy 0,8 razy 1,3 X. I tak dalej, i tak dalej. Możemy kontynuować tego typu działania bez ograniczeń. Bardzo szybkie wykonywanie wielokrotnych obniżek i podwyżek cen właśnie w ten sposób, dlatego proponuję Wam taką strategię działania w tego typu zadaniach, jest ona najskuteczniejsza, no i najszybciej otrzymacie pożądany wynik. Przeróbmy teraz zadanie drugie, ono jest takie bardziej ogólne na literkach i może przez to stanowić większe utrudnienie. Tutaj mamy właśnie taką sytuację, że sklep najpierw obniżył cenę. Pewnego towaru o p%, a potem tę nową obniżoną cenę podniósł o y% i otrzymał w ten sposób cenę sprzed tej pierwszej obniżki. I musimy wyliczyć, ile jest, jest równe ten y% w zależności od pierwszego p% tej obniżki. Czyli takie dosyć ogólne zadanie, i żeby je rozwiązać, to właśnie dobrze trzeba rozumieć tę mechanikę. Czyli bierzemy sobie najpierw cenę x. Weźmiemy, weźmy, że to jest nasza początkowa cena i wykonujemy obniżkę o p%. No to ja to tak samo sobie rozrysuję, że odejmuję tutaj p% liczby x. Czyli inaczej mówiąc, odejmuję p setnych liczby x. To jest to, o czym mówiłem na początku, że trzeba rozróżniać, czym operujemy: czy procentem jako procentem, czy procentem zapisanym w postaci ułamka. Ja gener generalnie preferuję tę wersję zapisywania procentów w postaci ułamka, ponieważ jest ona dla mnie jakaś taka bezpieczniejsza, nie plącze mi się ten znaczek procenta, nie zgubię go i na końcu wiem, jaki wynik otrzymałem. Dlatego polecam Wam raczej taką wersję, ale jeżeli pewniej się czujecie w wersji z procentem, to też oczywiście może być. Tylko trzeba wiedzieć dokładnie, której wersji się trzymamy i być w tym konsekwentnym. Ja wezmę wersję z procentami, czyli od 1x odejmuję p setnych x, to ile otrzymuję? No muszę niestety to tak zapisać. 1 minus p setnych x. Gdyby to była obniżka o 20%, tak jak to robiliśmy poprzednio, no to 1x minus 20% x to byłoby w tym przypadku 0,8x. Tak, to mielibyśmy 1 minus 0,2 to 0,8, ale tego nie mamy, więc musimy działać na literkach. No to pierwszy krok za nami i teraz wykonujemy kolejny krok. W kolejnym kroku tę nową cenę podnosimy o y procent. Czyli tutaj dodajemy, może już napiszę w moim stylu, czyli zamiast y procent to y setnych tej ceny. Tego całego wyrażenia tu już nie będę pisał, bo by mi się nie zmieściło. Ale jedno takie wyrażenie plus y setnych takiego wyrażenia to jest 1 plus y setnych. Tego wyrażenia, czyli 1 plus y setnych razy całe to, czyli 1 minus p setnych x. No i zauważcie, co tu mamy. Mamy iloczyn jednej liczby, drugiej liczby, gdzie pierwsza liczba to jest pierwsza obniżka, druga liczba to jest druga obniżka, dokładnie tak, jak mieliśmy tutaj. Tu było łatwiej, bo były konkretne liczby. Tu niestety mamy literki, więc są takie wyrażenia algebraiczne, jest nieco trudniej, ale zasada jest dokładnie ta sama. No i my chcemy, aby ta cena po tej obniżce, a potem po podwyżce była równa cenie sprzed obniżki, czyli chcemy, żeby to było równe x. No i mamy takie równanie do rozwiązania i chcemy z niego wyliczyć y, bo o to nas pytają w zadaniu, ile jest równy y? Wyrazić go za pomocą p. No to w zasadzie nie jest takie trudne zadanie teraz. Musimy przekształcić to równanie, wyliczyć z niego y. Na początku dzielimy to równanie stronami przez x, pozbędziemy się x. -a. Albo moglibyśmy nawet od razu podzielić przez całe to wyrażenie. No, jak chcemy. Ja zrobię powoli. Najpierw podzielę przez x -a i otrzymam tak. Tu zostawię bez zmian 1 plus y dzielone na 100 razy. A tutaj może wykonam to odejmowanie. Sprowadzę do wspólnego mianownika. 1 to 100 setnych, czyli będzie 100 minus p dzielone na 100. Razy x przez x to jest 1, czyli tuż tu nie mam nic, po prostu napiszę równa się, to co mi zostaje po prawej stronie, czyli x na x, czyli 1. Zróbmy sobie nieco miejsca. No i lecimy dalej. Teraz podzielę przez ten nawias to równanie z stronami. Po lewej stronie mi zostaje sam ten nawias 1 plus y setnych równa się 1 podzielić na to to 1 razy odwrotność tego. Czyli po prostu odwrotność tego ułamka. 1 razy odwrotność tego ułamka to będzie odwrotność tego ułamka, czyli 100 dzielone na 100 minus p. No to teraz przeniosę jedynkę na prawą stronę, czyli napiszę, że y setnych to się równa ten ułamek minus 1, czyli 100 podzielić na, na 100 minus p. Minus 1 to od razu sprowadzę do wspólnego mianownika, czyli minus 100 minus p podzielić na. 100 minus P. Inaczej zapisana jedynka. Czyli dalej. Y dzielone na 100 to się równa. No i odejmujemy 100 minus 100 to się odejmuje i jeszcze mamy minus minus P to będzie po prostu P w liczniku a w mianowniku nasz mianownik 100 minus P. No to już jesteśmy naprawdę blisko. Teraz wystarczy pomnożyć to równanie stronami przez 100 i będziemy mieli naszego Y. Y to się równa 100 razy P, czyli w liczniku zapiszę 100P dzielone na 100 minus P. No to wyliczyliśmy, ile nasz Y jest równy, wyraziliśmy go za pomocą P. No i tutaj dobra odpowiedź do tego zadania to odpowiedź B. Szczerze mówiąc, jest to dosyć trudne zadanie, jak za zadanie na jeden punkt, ale mogłoby się coś takiego pojawić w zadaniu otwartym, na przykład za dwa punkty. Niestety musimy umieć na tej nowej maturze podstawowej wykonywać jeszcze działania na procentach w takiej wersji ogólnej, bez konkretnych liczb. No ale to jest chyba najtrudniejsza wersja, jaka może się pojawić, dlatego jak będziecie rozumieli mechanikę, jaka za tym stoi i umieli dodatkowo wykonywać takie operacje na wyrażeniach algebraicznych, to powinniście być na maturze spokojni, że nic Was nie zaskoczy. No to przejdźmy teraz dalej do kolejnego zadania maturalnego. Zadanie trzecie. Dla, poparcie dla pewnej partii politycznej X wzrosło z 5% do 15%. Musimy uzupełnić dwa zdania. Poparcie partii X wzrosło o ile punktów procentowych? No to bardzo proste pytanie. Patrzymy, o ile procent, ile punktów procentowych zwiększyło się to poparcie. 15 minus 5 to 10. Jest to różnica 10 punktów procentowych, czyli napisalibyśmy o 10 punktów procentowych. Drugie pytanie jest nieco trudniejsze. Mamy tutaj tak. Liczba osób popierających partię X zwiększyła się o ile procent? No, żeby to ustalić, to musimy zapisać jakoś początkową liczbę osób popierających partię X. Wiemy, że to jest 5%. Na początku 5% popierało partię X, czyli możemy napisać, że setnych całej populacji, może napiszę setnych X małego dla odróżnienia od nazwy partii. setnych populacji popierało partię X i teraz to poparcie zwiększamy o jakiś procent tego poparcia. Czyli tak jak w zadaniach poprzednich, napiszę plus p setnych razy to poparcie, czyli 5 setnych x. Wygląda skomplikowanie, ale wcale takie nie jest. Jedna liczba plus p procent tej liczby ma dać ostateczne poparcie, czyli 15 setnych x. No i stąd musimy wyliczyć p. To będzie nasz szukany procent. Może zaczniemy od tego, że pomnożymy to równanie stronami przez 100. Bardzo się uprości. razy 100 mamy tak tutaj 5x plus. A tutaj zauważcie, że tylko jedna setka nam się skraca, ponieważ tu mamy mnożenie, czyli cały ten iloczyn mnożymy przez 100. Nie oddzielnie to i oddzielnie, to tylko całość mnożymy przez 100. To ja może skrócę z tą setką, zostawię to tak jak było, czyli p dzielone na 100 razy i tu już będzie 5x to się równa i po prawej stronie też setki się skracają. Zostaje 15x. No to może teraz podzielę przez największe możliwe wyrażenie z x sensowne, czyli przez 5x. 5x na 5x to po prostu 1 plus dalej p setnych razy 5x na 5x to 5x się skraca. Zostanie samo p setnych równa się 15x na 5x. To po prostu 3. Czyli mamy, że p setnych... To się równa 3 minus 1, czyli 2, czyli wychodzi na to, że P równa się 100 razy 2, czyli 200. Zatem liczba osób popierających partię X zwiększyła się o 200%. No i tutaj znowu jest coś, ta to sama sytuacja, o której już mówiłem wcześniej, na którą musimy uważać, mianowicie w pierwszym odruchu moglibyśmy pomyśleć, że skoro poparcie zwiększyło się z 5% do 15%, to moglibyśmy pomyśleć tak, aha, mieliśmy 5% Teraz, po wzroście poparcia, mamy 15%, no to ile razy wzrosło to poparcie? No, razy 3 przecież. 5% razy 3 to 15, więc o ile procent? O 300%, a jednak nie, a jednak o 200. No i dlaczego tak jest? A dlatego, że tu nas nikt nie pyta, ile razy wzrosło poparcie. Jakby ktoś zapytał, ile razy wzrosło poparcie, to odpowiedź, byłoby, odpowiedź byłaby 3 razy. Jeżeli coś rośnie 3 razy, to rośnie właśnie o 200%. Zobaczcie, jak to jest. Jeżeli coś rośnie, to napisz x, a odchodzimy o to, że razy 2. Jeżeli coś rośnie razy 2, to takiemu wzrostowi odpowiada wzrost o 100%, nie o 200%. Jeżeli coś, mówimy, że coś wzrosło o 100%, to wzrosło 2 razy. Jeżeli coś wzrosło 3 razy, no to odpowiednio wzrosło. O 200%. Jeżeli coś wzrosło 4 razy, to wzrosło o 300%. I tak dalej. Wynika to z takiego rozumowania, które już przeprowadzaliśmy w poprzednich przykładach, że to P%, jeżeli byśmy chcieli tak zrobić, o ile procent należy zwiększyć to dotychczasowe poparcie, jak naprawdę powinienem napisać tu 5% z X i tu 15% z X, na przykład tak. No to te 5% z x należy zwiększyć jeszcze o ile procent tego poparcia? No, mianowicie jeszcze o dwa takie poparcia, czyli o dwa razy 5% z x. -a. No, i wtedy otrzymamy w rezultacie rzeczywiście, jeżeli tu dodamy do. Takiego poparcia, jeszcze dwa razy to poparcie, to rzeczywiście otrzymamy trzy razy to poparcie, czyli 3 razy 5% z X, czyli 15% z X. Ale to zwiększenie jest o dwa dotychczasowe poparcia, a dwa dotychczasowe poparcia to oczywiście 200%. Także tu musimy bardzo uważać, o co nas pytają i nie dać się złapać w taką prostą pułapkę, że to poparcie wzrosło o 300%, bo zobaczymy, że tu razy 3 to 300%, nie, o 200%. No i właśnie to jest to, przed czym chciałem Was przestrzec, bo może taka pułapka się pojawić, żebyście w nią nie wpadli. Najlepiej to po prostu obliczyć, zobaczyć ile wychodzi, znać tę metodę, że do starej ceny, do starego poparcia dodajemy Jakiś szukany procent tego starego poparcia i otrzymujemy nowe poparcie, rozwiązać równanie i będzie wynik. Chyba, że już mamy świetną intuicję i wiemy, jak działają te sprawy na procentach, jest to zadanie zamknięte, gdzie nie trzeba przedstawić obliczeń, no to oczywiście możemy szybko wskazać dobrą odpowiedź do zadania. Nie musimy robić rachunków. Ale polecam, bo wtedy trudniej się pomylić. No to zróbmy teraz zadanie czwarte. Przejdźmy w końcu do zysków z lokat. Mamy tutaj takie zadanie, że oprocentowanie na długoterminowej lokacie L1 wynosi 5% w skali roku, już po uwzględnieniu podatków. Po każdym roku oszczędzania są doliczane odsetki do aktualnego kapitału, znajdującego się na lokacie, zgodnie z procentem składanym. Na lokatę L1 wpłacono 5000 zł i musimy obliczyć, ile będzie po 8 latach oszczędzania i bez wypłacania kapitału ani odsetek w tym okresie. Żeby to zrobić, to musimy posłużyć się wzorem na procent składany, który jest podany w tablicach maturalnych w takiej postaci. KN to kapitał po N latach, K0 to kapitał początkowy, P to jest procent na lokacie, no i oczywiście N to liczba lat. W naszym przypadku N jest równa 8, 8 lat oszczędzania, czyli napisalibyśmy, że K8 to się równa K0, kapitał początkowy, czyli 500 razy 1 plus... Nasz procent to 5%, czyli plus 5 setnych do potęgi m tej, czyli do potęgi 8. To się równa 5000 razy 1 plus 5 setnych. To mogę lepiej zapisać jako po prostu 1 i 5 setnych za pomocą ułamka dziesiętnego. I całe to 1 i 5 setnych jest podniesione do potęgi 8. No i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie B. Bardzo proste zadanie na zastosowanie wzoru na procent składany, jak najbardziej może się pojawić coś takiego na maturze za jeden punkt, także wystarczy znać ten wzór, podstawić do wzoru odpowiednie liczby. No i mamy prosty wynik do zadań. Gdyby się zdarzyło, że musimy podać konkretną kwotę, a nie w postaci doczynu, tak jak tutaj, to musielibyśmy wykonać to mnożenie 1,5 do 8. Żeby to zrobić, to możemy posłużyć się kalkulatorem, który jest dostępny na maturze. I wtedy zrobilibyśmy tak, 1,05 razy, no i większość kalkulatorów działa tak, że jak teraz naciśnicie równa się, to otrzymacie liczbę podniesioną do kwadratu. Jeszcze raz równa się to liczbę podniesioną do trzeciej, jeszcze raz do czwartej, do piątej, do szóstej, do siódmej, do ósmej. I to jest to, co nas interesuje. 1,05 do 8 to tyle. No i teraz mnożymy przez tę kwotę, przez nasz kapitał początkowy równa się. No i dokładnie tyle byśmy mieli po 8 latach oszczędzania. Za pomocą kalkulatora można to sprawnie policzyć. Sprawdźcie, czy wasz kalkulator, który będziecie na maturze, działa w ten sposób. A jeżeli nie, to ręcznie mnożycie 8 razy y, tę liczbę, która was, wam wychodzi przez 1,05. No i też dochodzicie do. Takiego wyniku. Krótko mówiąc, za, za pomocą kalkulatora to liczymy. No i mamy zadanie piąte. W zadaniu piątym mamy powiedziane, że Adam wpłacił do banku 9200 zł na lokatę 3-letnią oprocentowaną 3% w skali roku, a Bartek wpłacił 9000 na też lokatę 3-letnią, ale oprocentowaną 4% w skali roku. Czyli wpłacił mniejszą kwotę, ale na trochę większy procent. No i musimy określić prawdziwość dwóch zdań. Po trzech latach oszczędzania i bez uwzględniania podatków Bartek zwiększy swój kapitał o ponad 1000 zł. No, żeby to sprawdzić, to musimy policzyć, ile zyska Bartek po tych trzech latach oszczędzania, czyli znowu stosujemy wzór na procent składany. Może napiszę tak, kapitał po trzech latach, i tutaj dam taki indeks B, żeby wiadomo było, że to jest kapitał Bartka, bo zaraz pewnie będziemy liczyli kapitał Adama, to się równa. Bartek wpłacił równo 9000 złotych. Razem mnożymy zgodnie ze wzorem 1 plus, a jego procent to 4%, czyli plus 4 setne i to wszystko do potęgi trzeciej. Musimy policzyć, ile to jest, czyli bierzemy 9000 i mnożymy. Przez 400, to no to po prostu tak. 1,04. Tak będzie najlepiej dla mnie zapisać w kontekście tego, że będę to zaraz na kalkulatorze obliczał. No to weźmy nasz kalkulator i też wykonajmy taki rachunek. 1,04 razy do drugiej, do trzeciej i razy jeszcze teraz 9000. No 9000. No to mam 10123. I, 70 gro, I 78 groszy. To zapiszmy to. 10123 i 78 groszy w zaokrągleniu. Czyli rzeczywiście zwiększył swój kapitał o ponad 1000 zł. 10123 minus 9000 to 1123 zł i parę groszy. Także to zdanie jest prawdziwe. A jak będzie z drugim zdaniem? Adam będzie miał na swojej lokacie więcej oszczędności niż Bartek po tych trzech latach oszczędzania. No to musimy policzyć jeszcze, ile będzie miał Adam, czyli liczymy kapitał po trzech latach Adama. On wpłacił trochę więcej, 9200 zł, ale na 3%, czyli będziemy mieli 1 plus 3 setne i też do trzeciej, bo okres oszczędzania jest ten sam, czyli mamy 9200 zł Razy 1,03 do trzeciej. No i znowu musimy policzyć w przybliżeniu, ile to będzie, i znowu posłużę się kalkulatorem. Zaczynamy od wpisania tej liczby 1,03 i do drugiej do trzeciej i teraz mnożymy przez kapitał początkowy, czyli 9200 równa się taka liczba 10,053 zł jeszcze 9 groszy yy, 10 tysięcy pięćdziesiąt trzy Ile? Tam było 8 chyba. 8 groszy. No to widzimy, że Adam będzie miał mniej na tej lokacie w momencie jej zakończenia niż Bartek. A tu mamy powiedziane, że Adam będzie miał na swojej lokacie więcej. Czyli to zdanie jest fałszywe. No i w ten sposób przerobiliśmy wszystkie zadania, jakie przygotowałem w tej części kursu. Jeśli chodzi o samą maturę, to z dużą dozą prawdopodobieństwa spodziewałbym się jakiegoś zadania w tym stylu jak te dwa ostatnie, na procent składany, i też z sporym prawdopodobieństwem spodziewałbym się niezależnego zadania z procentów, ale raczej. Bym się spodziewał nie czegoś takiego jak w tym zadaniu drugim na ogólnych literkach, chociaż na takie coś też powinniście być przygotowani, ale raczej spodziewałbym się czegoś z podwójną lub no, najczęściej chyba podwójną podwyżką, obniżką, różnymi kombinacjami takiego dwukrotnego, być może nawet trzykrotnej zmiany ceny. Dlatego tę mechanikę, którą tu przećwiczyliśmy, na pewno musicie umieć. No i jak to będziecie znali, będziecie znali te podstawowe działania na procentach, jak je wykonywać, to w zasadzie z każdym zadaniem maturalnym powinniście sobie bez problemu poradzić. Raczej jakieś takie zadanie na bezpośrednie liczenie procentów plus zadanie na procent składany w kontekście lokaty, czyli coś takiego jak zadanie czwarte czy piąte, moim zdaniem to ma największą szansę pojawić się na maturze. Także to powinniście umieć na pewno. Bezbłędnie rozwiązywać tego typu zadania. Także mo z mojej strony, w tej części kursu byłoby na tyle. Poćwiczcie na różnych zadankach z procentów tego typu rachunki, żeby tutaj nabrać pewności. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia.